Konflikt między leszczyńskimi ratownikami a dyrekcją szpitala trwa nadal. Oliwy do ognia dolała wysokość wynagrodzeń. W tym miesiącu wypłaty są o kilkaset złotych niższe. Powód: zmiana systemu wynagradzania wprowadzona przepisami obowiązującej od 30 czerwca ustawy. Nicoletta Dudziak, mistrzynią Polski seniorek w kręglach klasycznych, w Tucholi rozgromiła swoje rywalki. Tydzień wcześniej pobiła rekord Polski juniorek na Pucharze Rzemiosła we Wronkach, który wyniósł 636 kręgli. Ubóstwo menstruacyjne, a więc brak możliwości zakupu środków higieny intymnej, może dotyczyć nawet co piątej Polki. Młoda lewica chce, by w Lesznie znalazły się tak zwane różowe skrzyneczki. Z okazji pożegnania lata samorząd miasta Leszna, Miejski Ośrodek Kultury, MOSiR oraz Radio Elka zapraszają mieszkańców Leszna i okolic na koncert Patrycji Markowskiej z zespołem z gościnnym występem Grzegorza Markowskiego. Cztery projekty zostaną zrealizowane w ramach śmigielskiego budżetu obywatelskiego. W niedzielny wieczór 15 sierpnia, w 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej i Dzień Odpustów Parafii Najświętszej Marii Panny w Niebowziętej, mieszkańcy Śmigla zostali zaproszeni na koncert, jakiego jeszcze w tym miejscu nie było. Pokaz multimedialny odbywał się na budynku kościoła, a autorem scenariusza i reżyserem był Janusz Adam Dodot.